Widelko, pod narwęgiem te same kozury. Internauci pobili rekord Guinnessa, czyli ściągnęli aplikację Ceneo 70 tysięcy razy i dzięki temu zbierali 20 ton karmy, ponad 20 ton karmy. Wczoraj było liczenie, jest 21 ton i 25 kg. Rekordowa miska, nie tylko z nazwy, ale chyba też tak naprawdę. W tej chwili mamy bardzo dużo psów, bardzo dużo kotów. No, szczyt okresu wakacyjnego, szczyt niestety też porzuceń. Wakacje są bardzo trudnym okresem dla schroniska. Faktycznie wtedy mamy więcej psów, mniej adopcji, bo wszyscy wyjeżdżają na wakacje. Trochę mniej też datków, bo ludzie oszczędzają na wakacje, wolą wybawić te pieniądze. Dopiero rozsądek i dobre serce wraca trochę we wrześniu i wtedy znowu nam pomagają. Więc to jest świetny pomysł, żeby nam w ten sposób pomóc nam, czyli Zielonogórskiemu Schronisku, i pomóc nam przez jakiś czas, żebyśmy mieli czym karmić nasze zwierzaki.